Polska jest w stanie wspierać Ukrainę w eksporcie około 1,5 miliona ton zboża miesięcznie, mówi wicepremier Henryk Kowalczyk i wskazuje, że zwrócił się do innych państw z prośbą o dostarczenie kontenerów do tranzytu. Rosja świadomie blokuje eksport ukraińskich zbóż. To nie tylko cios wymierzony w gospodarkę zaatakowanego kraju. Blokada może wywołać falę głodu w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Stąd interwencja Polski i działania podejmowane przez rząd, który wspiera Kijów w eksporcie towarów. Możemy przy bardzo intensywnych pracach dojść do ilości około 1,5 miliona ton miesięcznie w najbliższym czasie. Ukraiński eksport jeszcze niedawno był liczony w setkach tysięcy ton zbóż. Kijów oczekuje pomocy w przewiezieniu nawet 5 milionów ton. To jednak poza zasięgiem Polski, która o wsparciu dla sąsiada rozmawia także w Unii Europejskiej, między innymi z Niemcami. W tym momencie najistotniejszą techniczną pomocą byłoby dostarczanie kontenerów do przewozu zbóż, bo wtedy jest to najprostszy system. Załadowany kontener na Ukrainie mógłby być szybko tranzytem przewieziony przez Polskę i przejście graniczne. Przyładunek takiego towaru byłby wtedy najsprawniejszy, biorąc pod uwagę między innymi inny rozstaw torów po polskiej i ukraińskiej stronie granicy. Liczba kontenerów, co oczywiste, jest dziś w Polsce ograniczona. Choć i tak Warszawa podejmuje działania zmierzające do zwiększenia przepustowości na przejściach granicznych. Wobec wsparcia, jakiego rząd udziela wschodnim partnerom, pojawiają się obawy wśród rolników. Krajowa Rada Izb Rolniczych alarmuje, że ceny zbóż rosną, ale na giełdach światowych. W Polsce, jak przekonuje prezes Rady Wiktor Szmulewicz, widoczny jest zastój spowodowany brakiem zainteresowania kupców zbożem wyprodukowanym u nas. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać zapasów i podejrzewają, że ma to związek z niekontrolowanym przepływem zboża z Ukrainy. Wicepremier Henryk Kowalczyk wspólnie z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim przekonują, że jakiekolwiek zmiany na rynku zbóż mają charakter przejściowy. Nie ma żadnych podstaw do długotrwałej obawy, że rolnicy nie będą mieli co zrobić ze zbożami. Unijny komisarz Janusz Wojciechowski podkreśla, że na świecie obecnie brakuje zbóż. Ostrzegał też przed nerwowymi ruchami.